Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przypominania sobie, jak się lata w symulatorze FSX. Tak, w sterownikim FSX-ie wróciłem do niego po wielu latach i sobie przypominam, jak to się latało. I tak, teraz jesteśmy w kokpicie, w samolocie Beechcraft Baron od Carenado. I przypomnę sobie wielką szóstkę, czyli sześć głównych przyrządów. Dzisiaj omówię tylko jeden z nich, będzie to sztuczny horyzont. W kolejnych odcinkach omówię pozostałe. Także sztuczny horyzont, chyba wszystkim, myślę, znany przyrząd, ponieważ jest łatwo rozpoznawalny, jako że właśnie pokazuje, gdzie znajduje się Ziemia. Tak? Brązowym kolorem zaznaczona jest Ziemia, na niebiesko oczywiście niebo i chyba wszyscy to znają i rozpoznają ten element w samolocie. I tak, sztuczny horyzont jest właśnie bardzo potrzebny w samolocie, jako że pokazuje nam właśnie sytuowanie samolotu względem Ziemi, bo często możemy lecieć w chmurach, we mgle, czy też w nocy, gdzie tej Ziemi po prostu nie widać i tutaj mamy fajne odniesienie, gdzie ta Ziemia się znajduje. Poza tym mamy pokazanie, czy jesteśmy na przykład przechyleni na skrzydło. Tak, to jest nasza jakby pozycja samolotu względem przechylenia i jeżeli będziemy się przechylać w prawo, to będziemy się tutaj odchylać o 10, 20, 30. Tutaj mamy podziałkę 60 i 90 stopni. Tak samo mamy podziałki w lewą stronę, tak? Także możemy odczytać, jaki jest nasz kąt pochylenia samolotu. I tak samo mamy podziałki tutaj do przechylenia góra-dół i podziałka jest co 5 stopni. I tu na środku pomarańczowym trójkącikiem jest zaznaczona pozycja naszego samolotu, dzięki której możemy właśnie zobaczyć, jakie jest odniesienie naszej pozycji względem Ziemi. I jeszcze, jak działa sztuczny horyzont? Sztuczny horyzont działa na zasadzie żyroskopu, czyli w środku mamy tarczę żyroskopową, która bardzo szybko się obraca. Jeżeli bawiliście się w dzieciństwie bączkiem, to na pewno wiecie, o co chodzi. Jeżeli właśnie trącimy takiego bączka, to on po prostu stara się utrzymywać własną pozycję. I tak samo właśnie działa żyroskop, który kręcąc się z dużą szybkością ciągle utrzymuje tarczę sztucznego horyzontu w jednej pozycji, a to samolot przechyla się w różne strony, jakby daje nam efekt tego, że widzimy odniesienie względem Ziemi. I sztuczny horyzont, żeby działał, trzeba odpalić silniki. Teraz nam ochlap i właśnie żyroskop się rozkręca, dlatego że też jest to zasilane z pompy próżniowej. To pompa próżniowa potrzebuje właśnie tutaj zasilania. I pompa próżniowa po prostu tworzy nam podciśnienie, które to zasysane powietrze wprawia w ruch żyroskop. I nie tylko żyroskop w sztucznym horyzoncie, bo jeszcze żyroskopowymi przyrządami są dwa kolejne, jak wskaźnik kursu oraz koordynator zakrętu. I tu warto też powiedzieć o tym instrumencie, który nam właśnie pokazuje, jakie ciśnienie generuje nasza pompa próżniowa. Tu mamy podpisane, że to jest próżniomierz i mamy ciśnienie 5,2 cala słupka rtęci. I jest to ciśnienie prawidłowe i maksymalne do zasilania naszych trzech żyroskopów. Tu mamy właśnie zielone zakresy, w jakich jest prawidłowe działanie takie tej pompy próżniowej, które zapewni nam utrzymanie naszych żyroskopów w odpowiedniej prędkości obrotowej. Jeżeli to ciśnienie spadnie, no to niestety nasze żyroskopy będą mniej prawidłowo pracować i na przykład taki sztuczny horyzont, jak widzieliśmy wcześniej, może nam tak troszkę opaść, przychylić się na bok. Tak samo te pozostałe przyrządy żyroskopowe nie będą wskazywały prawidłowych wartości. Dlatego też warto zwrócić uwagę, czy tutaj mamy prawidłowe ciśnienie generowane przez pompę próżniową. Tak jak teraz widzimy, nasz sztuczny horyzont się ustabilizował i mamy wskazanie, że jesteśmy po prostu w pozycji poziomej, no bo po prostu stoję na płycie lotniska, więc tak jest, czyli nie mamy żadnego tutaj przechyłu na skrzydło, czy w prawo, czy w lewo. Mamy pozycję dokładnie wyśrodkowaną. Tak samo tutaj ten trójkąt jest, powiedzmy, na linii z horyzontem, tak, czyli nie mamy ani wzniesienia, ani opadania nosa samolotu. Także to wszystko, jeżeli chodzi o sztuczny horyzont. W następnym odcinku omówimy sobie prędkościomierz. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć Wam!